Sytuacja po weekendzie na rynku złotego nam się pogorszyła. Jeszcze w poniedziałek, 15 sierpnia, złoty wyraźnie stracił na wartości. To wszystko jest wynikiem powrotu do mocniejszego dolara na rynku światowym. Tutaj oczywiście parę euro-dolar znów nam wraca wyraźnie w dół. Jeszcze tydzień temu mieliśmy tutaj dyskusję o tym, czy przebijemy 1,03, i te 1,03 było przebite, były testowane poziomy powyżej 1,0350, a dzisiaj we wtorek jesteśmy na poziomie 1,0150 i tak naprawdę po raz kolejny okazało się, że ta linia, półroczna linia spadkowa trendu została naruszona, ale nic z tego nie wynikło, tak? I znów ona jest tą linią, która nam dyktuje warunki. No i generalnie, tak powiedziałem, dolar jest silniejszy na globalnym rynku. To wynika z obaw związanych z globalnym spowolnieniem. Inwestorzy widzą, że sytuacja w Europie może być gorsza. Też nie jest dobrze w Azji, co widać po danych z Chin. Natomiast w przypadku dolara oczywiście wsparciem pozostaje agresywna polityka Fedu, chociaż szanse na podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych spadły. One wynoszą teraz 30 parę procent. Rynek się nastawia na podwyżkę o pół punkta procentowego na posiedzeniu 21 września. Natomiast tak czy inaczej, to są agresywne podwyżki stóp, więc dolar na tym będzie korzystał. Jako taka też bezpieczna przystań, tak? Właśnie te czasy trudne, które nas czekają. A jeżeli chodzi o złotego, jeszcze wracając, my w tym tygodniu poznamy szereg ważnych danych z Polski. Jutro, czyli w środę, PKB za drugi kwartał i pierwszy raz od dawna możemy zobaczyć spadek PKB kwartalnie. A i jeszcze w piątek zobaczymy też dane o produkcji przemysłowej. I mam wrażenie, że te dane z Polski, które poznamy, one przyspieszą albo zwiększą dyskusję o tym, czy Rada nie powinna zakończyć cyklu podwyżek stóp procentowych na posiedzeniu we wrześniu. I tak pewnie też się stanie. I to też jest czynnik, który oczywiście złotemu nie pomoże. Więc myślę, że to, cośmy obserwowali mniej więcej od połowy lipca do właśnie połowy sierpnia, to się zakończyło, tak? Czyli korekta dolara na świecie dała nam szansę na to, żeby złoto reagował. To się skończyło i wracamy znów na stare tory, czyli dolar mocniejszy i złoty słabszy.